Myślę, że najbardziej wartościowe jest w ogóle podjęcie współpracy. Współpracy w obszarze promocji produktów, takie jak owoce, warzywa, przetwory, w tym również soki, ponieważ ja reprezentuję branżę sokowniczą. W dobie koronawirusa bardzo istotne jest, żeby przekazać te korzyści z jedzenia, picia właśnie owoców, warzyw, soków. Te produkty zawierają wiele niezbędnych składników, które tylko są dostępne praktycznie w tych produktach. To są witaminy, to są składniki mineralne, to jest mnóstwo innych różnych antyoksydantów. Organizm nasz nie potrafi ich magazynować, również nie potrafi ich wytworzyć. Sukcesywnie musimy dostarczać w ciągu całego dnia, podczas wszystkich posiłków, poczynając od śniadania, a kończąc na kolacji. Powinniśmy jeść minimum 50% tego, co jemy, powinny być właśnie produkty z owoców i warzyw, dania z owoców i warzyw.